Narodzenie Jezusa to wydarzenie, które odmieniło losy ludzkości. Na świat przyszedł Bóg, który miał zbawić wszystkich ludzi. Zgodnie z Pismem Świętym, do Jezusa przybyli trzej królowie, mędrcy lub magowie, by złożyć mu pokłon. Kim byli owi królowie, kiedy odwiedzili Jezusa? Zapraszam do obejrzenia kolejnego starcia Biblii z nauką. Trzech króli, którzy odwiedzili Jezusa, pojawia się tylko w Ewangelii Świętego Mateusza. Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: gdzie jest nowonarodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon. Król Herod przestraszył się tego, iż na świat ma przyjść król, więc wypytał swych arcykapłanów o miejsce jego narodzenia. Ci mu powiedzieli, że Jezus ma narodzić się w Betlejem Judzkim. Herod potajemnie przywołał mędrców ze wschodu i wypytał ich o dokładny czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem rzekł: udajcie się tam i wypytujcie starannie o dziecię, a gdy je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać mu pokłon. Mędrcy wysłuchali Heroda i wyruszyli z Jerozolimy do Betlejem. Gwiazda, którą widzieli na wschodzie, szła przed nimi i doprowadziła ich do miejsca urodzenia Jezusa. Weszli do domu i zobaczyli dziecię z matką jego Maryją. Upadli na twarz i oddali mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. Mędrcy we śnie otrzymali również nakaz, by nie wracali do Heroda i udali się do swojej ojczyzny. Tak też uczynili. W żadnym innym fragmencie Pisma Świętego nie wspomniano o owych mędrcach. Pomimo tego, iż gdyby posłuchali Heroda, mogliby przyczynić się do zamordowania małego Jezusa. Kim byli trzej królowie i skąd przybyli? Pierwszą niezwykle interesującą kwestią związaną z trzema królami lub mędrcami jest fakt, iż przyjmuje się, że mędrców było tylko trzech. Sugerować to może liczba darów, które przynieśli, a więc złoto, kadzidło i mirrę. Jednak Biblia nie mówi nic na temat liczby tych mędrców. Mędrcy ci często również nazywani są królami, lecz również w Piśmie Świętym nie znajdziemy potwierdzenia tego, iż faktycznie byli oni władcami jakichś państw. Jedna z teorii sugeruje, iż mogli to być królowie Jemenu, gdyż wówczas tytuł ten dzierżyli Żydzi. W Biblii znajdujemy zapis, iż mędrcy przybyli do Betlejem ze wschodu. Nie znamy natomiast nazwy ich ojczyzny. Naukowcy twierdzą, iż pochodzili oni z Iraku, Arabii Saudyjskiej, Jemenu, południowej Turcji lub północnej Syrii. Z pewnością posiadali oni dużą wiedzę, gdyż w niektórych przekazach nazywani są oni magami. Był to tytuł nadawany kapłanom w sektach starożytnych perskich religii, jak na przykład w zaratusztrianizmie. Dziś nazwalibyśmy ich astrologami. W ówczesnych czasach astronomia i astrologia były częścią tej samej gałęzi nauki. Magowie posiadali wiedzę na temat układów gwiazd. Z pewnością byli bogaci i posiadali wysoki status w swym społeczeństwie. Biblia nie podaje imion tych mędrców, chociaż tradycyjnie uznaje się, iż byli to Kacper, Melchior oraz Baltazar. Kacper według tradycji był szatynem i miał brązową brodę, lub w ogóle jej nie posiadał. Ubrany był w zieloną szatę i złotą koronę wysadzaną zielonymi klejnotami. Kacper władał królestwem Saby i podarował Jezusowi kadzidło. Melchior posiadał długie siwe włosy, siwą brodę i ubrany był w złotą szatę. Był królem Arabii, który ofiarował Jezusowi złoto. Natomiast Baltazar miał czarną skórę i czarną brodę, lecz według niektórych źródeł nie posiadał brody i ubrany był w fioletową szatę. Baltazar przyniósł Jezusowi mirrę. Był królem Tarsu i Egiptu. Powyższe dary wydają się być dziwnymi prezentami dla dziecka. Jednak chrześcijanie uważają, że złoto jest związane z królami, a chrześcijanie wierzą, że Jezus jest królem królów. Kadzidło jest używane do okadzania w kościołach i pokazuje, że ludzie będą czcić Jezusa. Mirra natomiast to perfumy nakładane na martwe ciała. Chrześcijanie wierzą, że symbolizowało to, że Jezus będzie cierpieć i umrze. Warto również mieć na uwadze fakt, iż tradycyjnie przedstawia się mędrców wstające wraz z dzieciątkiem Jezus. Jednak w rzeczywistości w opisie świętego Mateusza czytamy, iż mędrcy weszli do domu i zobaczyli dziecię z matką jego Maryją. Ponadto w dalszej części Ewangelii świętego Mateusza czytamy: wtedy Herod, widząc, że go mędrcy zawiedli, wpadł w straszny gniew. Posłał oprawców do Betlejem i całej okolicy i kazał pozabijać wszystkich chłopców w wieku do lat 2. Stosownie do czasu, o którym się dowiedział od mędrców.
Oznacza to, iż Jezus miał rok lub dwa w momencie, gdy przybyli do niego mędrcy ze wschodu. Brent Landau z Uniwersytetu Harvarda dokonał tłumaczenia syryjskiego manuskryptu Objawienie Trzech Króli. Ten pochodzący z VIII wieku naszej ery rękopis przechowywany jest w Bibliotece Watykańskiej. Landau twierdzi jednak, iż dokument ten został przepisany ze znacznie wcześniejszego manuskryptu pochodzącego z II wieku naszej ery. Objawienie Trzech Króli napisane jest w pierwszej osobie. Opowiada o mistycznych początkach mędrców, ich cudownym spotkaniu ze świetlistą gwiazdą i cudownej podróży do Betlejem, by oddać pokłon dziecku. Mędrcy po powrocie do domu głoszą wiarę chrześcijańską swoim rodakom i ostatecznie zostają ochrzczeni przez apostoła Tomasza. W manuskrypcie tym znajdujemy informację, iż była to grupa przynajmniej 12 mnichów lub mistyków pochodząca z mitycznej krainy Shir, prawdopodobnie Chin. Byli potomkami Seta, trzeciego syna Adama i strażnikami odwiecznej przepowiedni, że gwiazda o nieopisanej jasności pojawi się kiedyś, zwiastując narodziny Boga w ludzkiej postaci. Landau twierdzi, iż historia ta jest niezwykła, lecz również wątpi w to, że faktycznie została napisana przez któregoś z mędrców. Biblia nie mówi wiele na temat mędrców ze wschodu, którzy odwiedzili małego Jezusa, by złożyć mu pokłon. Jednak wiele informacji z Pisma Świętego pozwala sugerować, iż nasz obraz trzech króli, którzy odwiedzają nowonarodzone dzieciątko Jezus wstające, jest błędny. Czy więc mędrcy ze wschodu byli strażnikami starożytnej przepowiedni? Czy to dzięki nim Jezus przeżył rzeź urządzoną przez Heroda? Czy wobec tego przyczynili się do zbawczego dzieła Jezusa? Dajcie znać w komentarzach poniżej, jakie jest wasze zdanie na ten temat.